cześć! Dzisiejszy dzień zaczynamy od wymeldowania z naszego hotelu w Szanghaju. No i teraz będziemy ruszać metrem w drogę dalej. Będziemy jechać do... Jedziemy na dworzec, żeby dojechać do Pekinu. I w Pekinie mamy jeden nocleg, także końcóweczka wakacji. Zrobimy ostatnie zakupy, pojedziemy na Silk Market. I mam nadzieję, że kupimy sobie tam coś fajnego, bo jeszcze zostało nam trochę pieniędzy, także trzeba je wydać do końca. No i cóż, zapraszam Was na jeden z ostatnich vlogów. Nastąpiła mała zmiana planów, czekaliśmy na metro i podjechało jedno metro, odjechało drugie metro, odjechało i trzecie metro miało być za 12 minut, także już nie mieliśmy na to czasu i musieliśmy szybko złapać taksówkę. No i chyba 19 minut przed odjazdem tutaj dotarliśmy na dworzec, a zalecane jest, żeby być nawet z godzinkę wcześniej. No, ale udało się, całe szczęście siedzimy w pociągu i to jest taki pociąg, który jedzie 300 km na godzinę i będziemy jechać teraz do Pekinu przez około 4 godziny. 5 godzin. Ale mamy dzisiaj pogodę. Właśnie znajdujemy się pod Silk Marketem. W końcu go znaleźliśmy, zaraz będziemy chodzić i zobaczymy, co tam jest w środku. Powiem Wam szczerze, że spodziewałam się czegoś innego. Myślałam, że to będzie taki szum i generalnie, że nie będzie to wszystko tak ładnie wyeksponowane. A tutaj wszystko jest tak poukładane, jakby to były same oryginalne rzeczy. Szczególnie tam byliśmy przed chwilą na okularach. Ray-Bany były, wszystko podróbki, a ustawione tak, jakby to były prawdziwe. O, tu może sobie wejdę. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj są ceny dla Brytyjczyków, a nie dla nas. Bardzo ładne zestawy. Ale na przykład... Już jest cena 210. No i już wyszliśmy z Silk Market. Muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę rozczarowana, bo wiecie, o co tutaj chodzi? Widzicie za mną te wszystkie autobusy? Tymi autobusami przewodnicy przywożą Brytyjczyków i oni tutaj popsują ten rynek i po prostu ceny są tak zawyżone. Jak na AliExpress mamy coś powiedzmy za 5 dolarów, a tutaj jest za 20 dolarów, to oni to kupują i no popsują rynek. Także generalnie jeżeli chodzi o nas, to nie kupiliśmy sobie za bardzo nic. Ja kupiłam sobie tylko w takim jednym sklepie trzy rzeczy, ale to Wam później pokażę. Także generalnie niestety nie polecam. A kupiłam sobie taką maskę za jakieś 8 zł, 15 juanów. Jeszcze kupiłam sobie cienie do powiek za 20 juanów, czyli za 10 zł. I
jeszcze kupiłam sobie tusz do rzęs za 10 juanów 5 zł. Nasza kolacja. Jeszcze czekam na naleśnika. To kosztuje 4 zł całość, a to kosztuje około 11 zł, 12. Tutaj szczypiorek z jajkiem, z taką jajecznicą. Ile to kosztuje? 6 zł. Taka porcja. Cześć kochani, właśnie jesteśmy w... Muszę się posłużyć tutaj biletem. W Yonge-gong. Kupiliśmy bilety za 25 juanów, to jest jakieś 13 zł. No i tutaj jest taka świątynia, dosyć charakterystyczna. Ludzie za mną tutaj się modlą, jak widać, i generalnie pachnie smażonymi kiełbaskami z grilla. No ale to jest chyba zapach tego drewna, które oni palą i się pokłaniają w każdą stronę. Generalnie ludzie są tutaj tacy bardzo wierzący, bardzo intensywnie się modlą, a czyli no w sumie po to tutaj przyszli. Fajnie to wygląda, jest tutaj fajny klimat. Poprawka, jesteśmy w świątyni Lamy i teraz wam coś pokażę. Wodny wiatrak, widzieliście coś takiego? Taka bryza leci. No i ostatnia atrakcja na dzisiaj. Jesteśmy w świątyni nieba. Bilet kosztuje 15 juanów. Czyli jakieś 8 zł. Zaraz wam wszystko pokażę. Zobaczymy, jak tutaj wygląda. Zobaczcie na te kolory. Tutaj. Przepiękne to jest. Jest tu pięknie. Idzie się takimi ścieżkami. Tutaj przez tą zieleń. Taki spokój. W ogóle tacy starsi Chińczycy ćwiczą sobie tutaj. Świątynia Nieba to jest bardzo duży teren, taki olbrzymi park i trzeba się przygotować na co najmniej 2-3 godziny takiego spaceru, ale naprawdę warto, nie jest to drogie i w dodatku można fajne rzeczy zobaczyć i patrzeć, jak tutaj ćwiczą. Właśnie jesteśmy w Pearl Market, czyli perłowy market, i powiem wam, tutaj no to naprawdę są ceny całkiem korzystne. Można tu kupić wszelką elektronikę, zegarki, okulary, biżuterię, wszystko. I naprawdę można mocno zejść z ceną, bo oglądałam jakiś zegarek i pani na początku zaproponowała mi 850 juanów, a końcowo zeszła do 50 juanów, także no jest mega, mega promocja. A to jest ten sklep, w którym wczoraj kupiłam sobie tusz do rzęs, cienie oraz maseczkę. Bardzo fajny sklep, strasznie tanie tutaj mają. To jest 8 zł. Za taki zestaw. 5 zł. O, tutaj jest fajne. 5 zł. Tanio, tanio. Teraz wam muszę powiedzieć, że jestem na drugim piętrze i tu jest naprawdę super. Znaleźliśmy rzeczy tańsze niż na AliExpress,
Więc można sobie naprawdę fajne, tanie rzeczy kupić i praktycznie wszystko. No ale jeżeli chodzi o ciuchy, wow, patrzcie, za mną jakiś futra. Ale jeżeli chodzi o ciuchy, to ja raczej niczego nie potrzebuję. Ale wow, tutaj wam naprawdę polecam, jeżeli chcecie sobie coś kupić fajnego, to Pear Market jak najbardziej na tak. Już jesteśmy po zakupach, ja kupiłam sobie zegarek i się mega cieszę, bo bardzo chciałam sobie kupić zegarek. Także jestem bardzo podekscytowana i taki na bransolecie i kolor bardzo mi pasuje. Kupiliśmy jeszcze taką herbatę jaśminową, podobno jest bardzo dobra, także zobaczymy. Mąż kupił sobie jeszcze buty, więc jak najbardziej wam polecam ten Pear Market, czyli perłowy market. Naprawdę tam są ceny dla Polaków, bardziej dla Polaków niż dla Brytyjczyków, więc jak najbardziej na tak. Teraz jedziemy do domu metrem, to znaczy do domu, już w sumie nie mamy tutaj żadnego domu, bo nasze bagaże zostały w recepcji. Odbieramy bagaże, jeszcze wejdziemy sobie do Carrefoura i jedziemy na lotnisko i do domu, także koniec wakacji. No ale bardzo fajnie było, później wam jeszcze zrobię takie podsumowanie. Mamy 7 minut po północy i tu jest nasz samolot Emirates. Lecimy chyba znowu jakimś jednym z większych samolotów. Największy jest czy nie? To jest największy samolot na świecie. Więc w końcu do domu. Przez kolejną kontrolę. Całe szczęście wszystko jest ok. W ogóle powiem wam, że te kontrole są irytujące, bo człowiek jest niewinny, tak? A trzepią go tak jakby, kurczę, był terrorystą. No ale spoko. No i teraz musimy tu pochodzić trochę po sklepach, więc trzeba zabić ten czas. Chyba mamy 3 godziny na przesiadkę. No. Cześć kochani, właśnie jesteśmy w Warszawie, dolecieliśmy cali bezpieczni z bagażami. Teraz będziemy czekać tutaj na samochód, który po nas przyjedzie z parkingu, no i będziemy jechać do domu. Mega się cieszę, że już jesteśmy w Polsce, fajnie, mimo że nie ma ciepło, jest 12 stopni, ale wiecie, nie ma to jak w domu.